Dzisiaj pokażę Wam fajny pomysł na karkówkę. Jakiś czas temu zainteresował mnie post na Grillowej Braci, gdzie pytaliście o bardzo klasyczne marynaty do karkówki. Skopiowałem sobie jedną z nich, bo bardzo mi się spodobała. Trochę ją zmieniłem i zobaczcie, co mi wyszło. W miejsce mam już przygotowane kilka łyżek musztardy. Do tego dodaję trochę soku z kiszeniachów. Przepyszne. To pomoże skruszać mięsu, ale też doda fantastyczny aromat. Dodaję zmiażdżony czosnek. Lekko go przesiekam. Na tarce ścieram cebulę. Ten sok doda mi mnóstwo smaku. Ścieram też jabłko. Do tego rozmaryn. To nada się do podwędzenia karkówki. Łyżka miodu. Mieszam to wszystko. Wkładam karkówę ukrojoną w fajnego steka. I odkładam do zamarynowania przynajmniej na 6 godzin. Minęło kilka godzin. Karkówka się fantastycznie zamarynowała. Czas osuszyć ją z marynaty. Tyle smaku jest w tym mięsie. Słodkie, kwaśne, słone, aromaty rozmarynu. Wszystko to się pięknie przegryzło. Smaruję olejem. Woda z ogórków nie była bardzo słona, więc dodajemy jeszcze sól na steka. Spójrzcie, jak przygotowałem grilla. Wszystkie palniki są skręcone na minimum. Wieprzowina nie zyskuje tak bardzo na wysokiej temperaturze i na spiekaniu w 800 stopniach na sizzle zone. Dlatego będziemy ją robić w umiarkowanie wysokiej 200-220 stopni. Oczywiście musi być termometr wbity w jeden z mięśni karkówki. Przewracaj karkówkę mniej więcej co 5 minut. Pomimo tego, że nie atakowaliśmy karkówki bardzo wysoką temperaturą, i tak pojawia się na niej karmelizacja. Niektórzy nie mają problemu z tym, żeby wieprzowina miała 65 stopni w środku, żeby była lekko różowa. Ja osobiście wolę ją dociągnąć do 68 stopni. Jak lubicie wieprzowinę trochę bardziej zrobioną, tak żeby się na przykład te tkanki łączne tutaj powytapiały, możecie ją pociągnąć nawet trochę wyżej. Tylko pamiętajcie o tym, że już w okolicach 90 stopni to będzie pulled pork, a nie stek z wieprzowiny. Teraz stek oczywiście musi jeszcze chwilę odpocząć, poczekamy. Co byśmy zrobili inaczej w latach 90. z tą karkówką? No oczywiście byśmy ją rozwalili tłuczkiem na płaskiego steczka i pewnie byśmy spalili tego steczka na węglu w bardzo wysokiej temperaturze długo, tak żeby był suchy. No dobra, trzeba spróbować. O kurde. Smakuje naprawdę niesamowicie. Oczywiście jest delikatna, soczysta. Bo działaliśmy tylko niską temperaturą na to mięso. I tak proponuję działać. Dzisiaj i tak była wyższa niż w tym filmiku. Ale widzicie, że nie brakuje karmelizacji. Wszystko jest jak trzeba. Próbujcie tego przepisu w domu. Trzymajcie się, cześć.